Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes & Fidget i dzisiaj w tle poklikamy sobie loszki na wojowniku, ale głównie skupimy się na nowej aktualizacji, bo właśnie zaktualizowałem swoją mapkę na Steamie, jest już odliczanie do Hellevatora, znamy oficjalną jego datę, więc o tym również pogadamy, pokażę wam jak wygląda to przyspieszenie walk, wiadomo zmian za dużo nie było, ale głównie na tym Hellevatorze myślę, że się skupimy, bo on jest już za ponad tydzień, dokładnie 27 maja w piątek o godzinie 16 wystarczy. Startuję, powiem wam mniej więcej co i jak. No a tak jak mówię, w tle pociśniemy sobie loszki. Na wstępie oczywiście możecie zostawić kciuka w górę. W tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie. Proszę was, bo ostatnio coś zawodzicie z tymi kciukami, więc pociśnijcie, żeby chociaż 200 było pod tym odcinkiem, albo nawet więcej jak dacie radę. Zostawcie suba z dzwonem, zostawcie komentarz, czy wam się podoba, że Hellevator już tak naprawdę za tydzień, można powiedzieć, będzie kolejna edycja. No i oczywiście wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są w przypiętym komentarzu i opisie. Może najpierw co tu na tym wojowniku na szybko, no odcinek był w poniedziałek ostatnio, taki dość mocny można by powiedzieć, kto nie widział to oczywiście zapraszam, żeby nadrobić co tu się pozmieniało na tym wojowniku, no i od te dwóch dni tak naprawdę za wiele się nie zmieniło, dlatego że po pierwsze tak wygląda nasza arenka, jak widzicie dobiliśmy już septilion run, także jeszcze 9 septilionów będziemy mieć ponad 10 i to nam da pełny komplet seciku do awki, czyli już będziemy mieć 10% PD i 50% golda, więc w miarę łatwo to poszło, tak bym powiedział. W miarę szybko może. Jak widzicie brakuje nam tylko dwóch ulepszeń, zaledwie już będziemy mogli mieć te platynki, więc tutaj jeszcze potwory ozłocenie i przekąski ozłocenie i będzie komplet, więc z runek jestem zadowolony. Co do pupili, ostatnio troszkę tutaj się wstrzymuję, dlatego że od piątku będziemy mieć również event pupili, co nam da więcej jedzonek i tak dalej, więc poczekam po prostu z tymi środowiskami właśnie do tego eventu, bo to są zaledwie dwa dni, także nie ma co tutaj raszować. No słońca to już kto oglądał poniedziałkowy odcinek, ten wie, że zapomnieliśmy złapać w niedzielę, musimy poczekać. No i pupilki generalnie wyglądają tak. Dzisiaj sobie złapiemy w nocy tego ognioplonsa, po 18 w sensie. No i w piątek będziemy musieli złapać żarłacza w dzień. I generalnie tyle. Najbardziej mi tu zależy, żeby tą siedmiornicę przez najbliższy miesiąc dokarmić do stówki, żeby po prostu udało nam się tą setną siedmiornicą pokonać żółwia, bo tak to będziemy musieli czekać dodatkowy rok. A tak to po prostu, to jest wiadomo, zwiadowca, żółwie z wojownikiem. Tak więc na setnym poziomie problemów dużych być nie powinno z tym, no a tutaj jednak czekać kolejny rok słaba opcja, więc na urodzinki będę chciał go już złapać, także na tym mi najbardziej zależy, ale mówię, wstrzymuję się na spokojnie do eventu właśnie z tymi pupilkami, no i tyle, nic tu więcej się tak naprawdę nie zmieniło, tak jak mówię, minęły dwa dni, więc zaraz będziemy twierdzę na 13 stawiać, tutaj postawiłem traktor na 10, więc się przyda, bo teraz będzie evencik dusz, no i tyle, nie? Tak naprawdę wszystko co się zmieniło przez te dwa dni, to wam pokazałem. Po pierwsze mamy to odliczanie, żeby tutaj nie być gołosłownym, mamy odliczanie, jak widzicie w prawym dolnym rogu, już ta aktualizacja powinna być u was, czy to na jakichś tam Androidach, na iPhone'ach, na Steamie, na przeglądarce to wystarczy, że bodajże odświeżycie stronę i tyle i wam się gierka zaktualizuje i już powinniście mieć tutaj to odliczanie, jak widzicie, do Hellevatora. 9 dni i 4 godziny, czyli tak jak mówię, ja to nagrywam przed 12 właśnie w środę, czyli tak jak mówię, będzie to dokładnie w piątek 27 o godzinie 16 standardowo, więc już tutaj to odliczanie się oficjalnie pojawiło. Już wczoraj ktoś tam wysyła screena z serwera pierwszego niemieckiego, kto był na live wieczorkiem to widział, także to nie jest jakaś super, no może dla was jest, nie? Ale dla tych co byli na live to już wiedzą po prostu. No i jeżeli chodzi o walki, to też kolejna, jedna z takich ciekawszych zmian, to jest to przyspieszenie tej walki. Zobaczcie, tu na przykład mam portal, który zrobiłem bodajże wczoraj, zaraz zobaczymy jaka tam jest data. No i patrzcie, obok przycisku pomiń mamy taką strzałeczkę. Jak klikniemy raz, to jest to troszeczkę szybsze, wiadomo, że nie jakiś super, a jak klikniemy dwa razy, no to już strasznie szybko ta walka przebiega i właśnie na takie jakieś portale czy coś, żeby wam pokazać w miarę szybko, a przy okazji nie przynudzać, no to powiem wam, że idealna opcja. Dokładnie, to było wczoraj. Więc no może na dwójeczce na przykład sobie będziemy oglądać jakieś walki na, nie wiem, wojowniku w przyszłości albo na zabójcy, no bo to jest jednak, tak jak mówię, bardzo fajne rozwiązanie, no ale więcej po prostu jakichś tutaj zmian czy czegoś nie mam.
głównie skupili się właśnie wokół tego Elevatora. Dobra, co do lożków, bo jak widzieliście ostatnio w niedzielę, a dla Was w poniedziałek, docisnęliśmy bardzo mocno te lochy na Wojowniku. No i mówiąc szczerze, jeżeli tutaj mam Wam mówić o tych lochach, to największa moja szansa, jeżeli chodzi o lochy, pomijając ten, który mi się dzisiaj odblokował, to jest 0,30% bodajże na tego. To jest 210 poziom, no nie ma w ogóle sensu tego klikać, bo da nam expa tyle co nic. Natomiast dzisiaj sobie spróbujemy po prostu tą Świątynię Zimnej Krwi jakoś tam bardziej docisnąć, no bo tak jak mówię, reszty nie ma sensu. Na wieży mamy tam chyba 0,01%, generalnie no są one dość śmieszne, także teraz musimy lekki przestój w tych lożkach zrobić. Dobra, może zaczniemy od portalu. O, to nawet można, zobaczcie, od razu można pomijać tak szybko. To w sumie mogę nawet oglądać z Wami, czemu nie, bo to jest dosłownie chwila, moment i tyle. Jeżeli chodzi o Elevator, no jutro może go ubijemy, troszkę brakło niestety. Jeżeli chodzi o Elevator, to jak to tutaj, tu też możemy przyspieszać swoją drogą. O co chodzi z Elevatorem? To jest taka winda do piekieł. Generalnie nie będę Wam tu tłumaczył jakichś podstaw czy nie wiadomo czego, bardziej sobie pogadamy o tym, co w tej aktualizacji jakby zostało zmienione w tym Elevatorze. Wczoraj był omówienie aktualizacji 10-minutowej, kto nie widział, to zapraszam na kanał. Zrobiliśmy tam sobie jakie są poprawki, nowości, naprawione błędy i tak dalej, więc kto jest ciekawy, to może obejrzeć wczorajszy film. Na dzisiaj skupimy się głównie na tym. Elevator to jest coś takiego jak tornado. Mamy 500 pokoi, jest to event gildyjny, dlatego że gildia cała ma tutaj swój wpływ na to, które miejsce w rankingu tego Elevatora zajmiesz i odpowiednio nagrody. Każdy z członków gildii jakieś tam dostaje. Te tła też często, a tła już zniknęły, okej, teraz już nie ma tego, no ale w każdym razie te tła to też jest nagroda dla pierwszych tam trzech miejsc w tym rankingu, więc po prostu jakie są nagrody i tak dalej, to wszystko jak sobie wpiszecie na YouTubie Neutral Elevator, to macie. Ja tam w pierwszy dzień, jak w ogóle ten event powstał, nagrałem taki film dość obszerny i wszystko wytłumaczyłem, no ale w skrócie, tak jak mówię, to jest właśnie takie tornado. Siła naszej postaci ma znaczenie, bo im jesteśmy silniejsi, tym dochodzimy dalej. Jeżeli się nie mylę, jest tam 500 pięter. Za każde piętro, oprócz tego, bo tam albo możemy klikać za grzyby, albo za takie bilety. Te bilety dostajemy na początku ich dość sporo, jak jeszcze te potworki padają w miarę szybko, bo każda próba to jest jeden bilet. Te bilety się tam, jeden bilet bodajże 15 minut, albo 30, już nie pamiętam, nam się regeneruje, odnawia, że tak powiem. No a po prostu jak nam się skończą bilety, no to wiadomo, można klikać dalej za grzyby. Więc to tak w skrócie. No i z każdym kolejnym przeciwnikiem są oni mocniejsi. Jeżeli chodzi o to, jakie nagrody dostajemy, to są naprawdę świetne, bo dostajemy owoców bardzo dużo. To też mi w sumie pomoże tutaj z tą siedmiornicą swoją drogą. Dostajemy dużo bardzo kryształu, jakieś tam grzybki nam często lecią, te bileciki właśnie też, żeby kolejnego móc zaatakować, to też często jako nagroda jest. No powiem Wam, że naprawdę udany event i szczerze mówiąc jeden z lepszych eventów, jeden z lepiej ocenianych przez graczy, jakie w ostatnim czasie powstały. Także to tak w skrócie, nie? Jeżeli dojdziemy do takiego sufitu swoich możliwości naszej postaci, czyli po prostu już dalej nie będziemy mogli nic przeklikać, bo już te potwory będą za mocne. Dodam od siebie, że chyba tylko dwie osoby na świecie skończyły cały ten elevator, czyli te 500 po prostu pomieszczeń, bo no już później strasznie rośnie poziom tych potworów. No to codziennie o północy cofamy się o 20 miejsc, żeby po prostu móc od nowa te 20 potworów pokonać, kto tam jakoś klika bardziej za grzyby, i żeby nie było tak, że w pierwszy dzień już się skończy zabawa, bo dalej po prostu nie będziemy w stanie tego Elevatora przeklikać. No, to tak w skrócie, więc bardzo ciekawy event, angażuje całą gildię, mi się podoba. Co w tej aktualizacji zostanie zmienione? Po pierwsze, wcześniej nie było czegoś takiego, że potwory w Elevatorze miały odporności albo biły jakimiś runami. Teraz tak będzie, no raczej jest to minus, zwłaszcza dla graczy free to play, no bo wiadomo, jak my tu mamy maksymalne runy, łączną odporność maksymalną 60% w broni, no to git, nie zrobi nam to różnicy. Ale jak ktoś ma jakiś mniejszy procent w broni albo nie ma tej łącznej odporności, to może niestety w tym Elevatorze zajść troszeczkę, pójdzie mu po prostu słabiej, nie? Będzie na niższy piętrze niż by był, gdyby te runy, te odporności nie miały znaczenia. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie wyglądać. Może to jakoś zbalansują, że i tak się dojdzie do podobnego miejsca, co by się doszło bez tych run. No ale wątpię, no jednak ta zmiana nie jest bez przyczyny, więc
no tutaj to ma niestety wpływ, to jest taka pierwsza sprawa. Natomiast druga sprawa, która zostanie dodana i to mnie najbardziej w sumie ciekawi, to będzie jakiś sklep Belzebuba, o ile się nie mylę, tak to było, tak to tam pisało, no i w nim będziemy mogli kupić jakieś wzmocnienia swojej postaci. Zgaduję, że oczywiście te wzmocnienia będą tyczyły się tylko Elevatora i zgaduję, że będziemy mieli... będą one, tak jak mówię, działały tylko na to, żebyśmy dalej w tym Elevatorze zaszli. No i ciekawe, na jakiej zasadzie to będzie działać. Czy to będzie, ten sklep będzie permanentny, czy będziemy go mieli na przykład co jakieś tam określoną ilość pomieszczeń, tak jak na przykład sklep w legendarnym lochu, nie wiem, co tam jeszcze. Czy po prostu będzie można co chwilę te busty kupować, żeby nawet i skończyć ten Elevator przy odpowiedniej oczywiście ilości grzybów. No ciekawy jestem tego, nie? To są takie dwie bardziej znaczące zmiany. Jakiś tam nowy motyw, ma być oczywiście zmienione grafiki i tak dalej, to standard i to myślę, że okej, że to ładnie wygląda, no ale ludzie raczej patrzą bardziej na gameplay, jak to będzie działało, aniżeli na wygląd, chociaż też wiele osób pewnie, tak jak mówię, chce, żeby to jakoś ładniej wyglądało, może tu trochę przycisnę, bo dopiero jednego przeciwnika pokonaliśmy, a już 10 minuta filmu. Także po prostu ten sklep Belzebuba również mnie ciekawi, na pewno jest to jakieś tam, w sensie wiecie, jako gracze free to play nie musicie z niego korzystać i tak sobie to będziecie na spokojnie klikać, a jako gracze grzybiący może to będzie możliwość do tego, żeby zrobić więcej tych pięter aniżeli zrobilibyśmy bez tego wzmocnienia, więc ten sklep to jeszcze może nie być jakiś tam bardzo duża zmiana. Ja po prostu się obawiam tego, że event, który był propsowany i przez graczy grzybiących i przez graczy tam, którzy nie wydali w ogóle na niego grzybków, może się zmienić w kolejny event pokroju legendarnego lochu, który raczej ma dość słabe opinie, nie oszukujmy się. No ale właśnie, zobaczymy, jak to po prostu wyjdzie w praktyce, dlatego ja się tych zmian tak obawiam. Ale może być okej, nie? W sumie tak jak mówię, no ten sklep tego Belzebuba, chyba że jakoś tam znacznie wzrośnie siła po prostu tych przeciwników i będzie ich ciężko ubić, no ale tak generalnie... to po prostu sobie zobaczymy, jak to wyjdzie już w praniu. Chyba największą różnicę dla właśnie takich graczy free to play zrobią te runki. No i co? I tyle. Co jeszcze mogę powiedzieć? Zbieramy takie piekielne żetony. Jakaś ma być nagroda za to, bo często było tak, że ludzie dochodzili do tego sufitu, powiedzmy, że już po prostu dalej nie mogą przejść i przestawali to klikać. Ja na przykład codziennie klikałem, jak mnie cofało te 20 pięter, to klikałem, żeby znowu dopchać na maksa. Też ma być jakaś nagroda za to, że ludzie regularnie to po prostu klikają i regularnie zaglądają do tego Elevatora, więc no też zobaczymy, jak to tutaj z tym wszystkim wyjdzie i jak to w praktyce będzie wyglądać, ale spoko, fajnie. Zwróćcie uwagę, że nie jest to robione na jakiś większy event, bo no teraz mamy końcówkę maja, niby są tam zielone świątki, no ale zielone świątki to nie jest jakieś wydarzenie, przez które jakby twórcy dawali jakiś specjalny event czy coś, także to jest takie, wygląda na to, że Elevator będzie teraz po prostu takim pomiędzy jakimiś większymi wydarzeniami, takim, nie chciałbym powiedzieć zapchaj dziurą, bo to jest bardzo fajny event, ale po prostu, żeby coś się działo, więc to jak najbardziej na plus, że na przykład zgaduję, bo jeszcze tego nie wiem, nie mam żadnych takich informacji, jakbym miał, to bym wam nie mógł powiedzieć, ale teraz mogę, bo jakby to są moje przypuszczenia tylko i wyłącznie. Zgaduję, że w urodziny będzie po prostu legendarny loszek, więc teraz zobaczcie, że zrobią nam po prostu Elevator pod koniec tego maja, będzie on tam trwał, w sumie to nawet nie wiem ile, zgaduję, że chyba 10 dni albo coś takiego, nawet nie wiem, w każdym razie będzie odliczanie i tak, więc z tym to nie ma problemu, no ale mówię, więc teraz nam to zrobią, a prawdopodobnie jakoś w okolicach urodzin, czyli około tam 20 czerwca będziemy mieli po prostu kolejny legendarny loszek, nie? Więc no wygląda spoko. Zgaduję, że zresztą dużo osób tak myślało, bo teraz już minęły ostatnio te 2 miesiące z tym tłem, bo ono się miało utrzymać przez 2 miesiące, więc dużo osób właśnie podejrzewało, że po tych 2 miesiącach znowu zrobią ten Elevator, żeby znowu można było to tło sobie wygrać i po prostu mieć na koncie, nie? I potem może, czyli teraz to by było, poczekajcie, skończy się gdzieś, nie wiem ile maj, w sensie no dobrze, nie wiem ile maj ma dni, załóżmy, że się skończy około 5 czerwca, to tak strzelam, no i później będziemy mieli może znowu jakoś na przykład, nie wiem, pod koniec sierpnia kolejny Elevator, to też jest taki mój strzał, no ale sami wiecie, jak to wygląda, kurde, my go nie możemy zrobić. Chciałem tu dla was poklikać lochy, myślałem, że jak odblokowaliśmy tego, to zrobimy coś więcej, a tutaj pierwszego zrobiliśmy dość łatwo, bo to był wojownik, no a tutaj zwiada i nie możemy. Okej, okay, jeszcze troszkę spróbuję, jak się nie uda, to może pójdę po prostu do Tornada, może jakoś chociaż level dobiję, żeby cokolwiek się tu wydarzyło, no ale to jest to, co mówiłem.
wiem, bardzo ciężko teraz z lochami na midzie i jednak musimy się wstrzymać jakiś czas, żeby tutaj... No, żeby po prostu, wiecie, coś znowu pocisnąć, nagrać jakiś ciekawszy odcinek. No, ale chyba tyle, jeżeli chodzi o sam Helevator. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zobaczymy też, ostatnio pamiętamy, z okazji Helevatora był kodzik. Teraz jeszcze nic nie wiem, czy będzie ode mnie. Jeszcze nie mam takiej informacji, ale oczywiście wypatrujcie filmu. Zgaduję, że jak będzie w ogóle taki kod, to będę mógł wam dopiero w piątek o 16 powiedzieć, czyli równo ze startem Helevatora, oczywiście w piątek za tydzień. Więc pamiętajcie, żeby subować z dzwonem i po prostu być na bieżąco, bo taki film pewnie również w piątek o 16 by ewentualnie wleciał. Info na Discordzie pewnie będzie i tak dalej. Wiecie, jak to u mnie przeważnie wygląda. Dodatkowo mogę jeszcze powiedzieć, że tak reklamuję tego Twitcha, zawsze wam mówiłem, żeby wbijać i tak dalej, i wielu z was mnie pytało, kiedy w końcu, w ogóle to wiecie co, może sprawdzimy procenty, bo ja tak go klikam bez sensu, tu się rozgaduję, no ale chyba jeżeli mamy jakieś bardzo małe procenty, to nie ma co. Dużo osób pytało, kiedy jakieś streamy, teraz są na Twitchu streamki regularnie. Jeżeli kogoś to ciekawi, jeżeli ktoś sobie chce wbijać, na streamkach raczej chillujemy na co dzień, jakaś tam mawka jest klikana, jakoś tam sobie gadam z czatem i tak dalej, to zapraszam, na Discordzie powstał taki kanał Twitch Plan i tam na codziennie w niedzielę, w sensie codziennie w niedzielę, co tydzień w niedzielę daję wam po prostu na kolejny tydzień plan, kiedy będą streamy i o której, w które dni, więc również zapraszam serdecznie. Dobra, a my teraz zobaczymy, jakie mamy procenty w tego kolegę, który tam, no, ładuje, coś tam liczy. Kurde, 0,49%, no to nie są jakieś małe te procenty, w sensie nie są jakieś bardzo duże, ale też nie są jakieś małe, więc jak na tyle grzybów, ile już tu na niego wydałem, to mógłby paść, ale okej, jeszcze poklikamy trochę, jak się nie uda, to po prostu polecimy do tego tornada i może chociaż ten level jeden dobijemy, bo no przypał by był, nie, jakby się nie udało. Też tu nie chcę jakoś bardzo przedłużać, no ale sami wiecie, jak to wygląda. Zadowolony jestem z tego wojownika, myślałem ostatnio w poniedziałkowym odcinku znowu wrócić na top 1, Bolwerk tam faktycznie skończył na tym 2.61 czy 2.62, tak jak to było pod koniec tamtego odcinka, teraz za to ma 2.66, więc chyba wbił wczoraj ten level, więc zgaduję, że po prostu dostał kluczyk tutaj do tej świątyni zimnej krwi i pocisnął sobie jakoś tam dalej. No Bolwerk też ulepsza swoje itemki, ja się na razie z tym wstrzymuję standardowo, więc też mu na pewno troszkę mimo wszystko łatwiej te lożki pokonywać, no ale i tak jestem bardzo, bardzo zadowolony, jak to idzie. Kupca jeszcze żadnego nie pominąłem, no zresztą widać na tej arence, bo myślę, że ona sensownie wygląda. Zaraz możemy przelecieć jeszcze topkę, wam pokażę standardowo, jak to na każdym odcinku z tego W55, no ale kurczę, no chciałbym tego czarnego upiora ubić, no to jest naprawdę lipa, że on nam nie pada, zwłaszcza, że to zwiadowca, bo jakby to był jeszcze mag, to pół biedy, z magami jest raczej ciężko. No, tutaj zwiadowca i nie chcę Kunegundę jakichś tam uników fajnych porobić, no to szkoda, szkoda, akurat niemiło, że tak to wygląda, no ale co, no będziemy musieli się wstrzymać i po prostu tego czarnego upiora ubić najwyżej tam za jakiś tydzień czy kiedyś, no nie wiem, na pewno tych pupilków jak połapiemy w przyszłym tygodniu, jak sobie ich poubijamy w środowiskach i tak dalej, to też nam to fajnego boosta da, jeżeli chodzi stricte o statystyki. Okej, jeszcze 40 prób na niego popróbujemy. Kurde, no myślałem, że chociaż, nie liczyłem, że to zamkniemy, tak myślałem, że będzie problem, ale o, tam 3 miliony liczyłem, że chociaż wiecie, do jakiejś, nie wiem, do chociaż tego 6., 7. może byśmy jakoś doszli, no a tu, no nie ma szczęścia chyba, skoro mamy 0,50%, a on już w jakieś 400 grzybów nie padł, bo już około tyle na niego wydaliśmy, to chyba po prostu brakuje nam szczęścia. No ale co zrobić, no jesteśmy wojownikiem, niestety nie jest to tak łatwe jak jakimś tam berserkiem czy zwiadowcą. Dobra, teraz mamy równą liczbę, tak jak planowałem. Dobra, to może spróbujemy. Tu mamy niestety wojownika, ale on może padnie w miarę szybko, żebyśmy chociaż tym tornadkiem dobili ten level, które mamy w ogóle 2, 3, 6. Także chyba będę w ogóle troszkę inaczej działał na tym wojowniku, jeżeli chodzi o tornado, i chyba wcześniej po prostu przestanę na nim klikać. Myślę, że tak planuję przynajmniej, jak będziemy mieli około 486, gdzie jest ten blok po prostu, to chyba wtedy już sobie dam spokój i się wstrzymam, bo powiem wam, że potem jak już, w ogóle tu ładnie widzę w miarę, potem jak już sobie, to możemy rozmontować, bo z doświadczenia wiem, że nie będziemy mieli wystarczająco itemków po ławce, po prostu to tornado potem jak już chcemy klikać te lochy po tym save'ie, to daje nam bardzo, bardzo dużo, więc wydaje mi się, że nawet im wcześniej, tym lepiej to zasejwować, oczywiście bez przesady, nie, żeby zostawić na pierwszym levelu czy coś, no ale jednak mimo wszystko dobrze będzie
po prostu to zrobić na takim 486, bo jednak jak jesteśmy wojownikiem, to ten tam siny gul będzie dla nas mimo wszystko dość dużą przeszkodą. Dobra, spróbujemy jeszcze do kolejnego wojownika tutaj docisnąć, zobaczymy. Teraz mamy zwiadowcę, teraz mamy znowu zwiadowcę, więc też chyba powinien paść w miarę łatwo. Teraz mamy Magusia, to tym bardziej on raczej padnie. No i fajnie, że teraz akurat nam taka seria poszła, no ale kurczę, jakby nam padł tamten, to byśmy może nawet jakiś 265 dobili czy coś takiego. Dobra, mamy wojownika, to nie ma co już tutaj szarżować. Troszkę itemki nam dały golda, możemy troszkę podbić tu te statystyki, no i okej, git. Co ja tutaj jeszcze chciałem zrobić? Chyba wszystko, chyba tyle. Dobiliśmy ten 264, pół biedy. No i co mogę wam powiedzieć? Więcej niestety nie damy rady. Skoro już sprawdzałem te procenty, to mogę wam przy okazji powiedzieć dokładnie, jakie mamy w tym momencie na lochy, żebyście nie myśleli, że tam coś oszukuje czy coś. No ale nie ma totalnie sensu naprawdę nic tutaj, a nic klikać. Poczekajcie, wejdziemy jeszcze na pocztę. Ja tu mam, aha, ten portal. Co ja tu, możemy sobie obejrzeć, jak tego Yetiego pokonaliśmy. Nawet przyspieszę specjalnie. Chociaż to nie jest istotne, no Barbar mu coś tam zrobił, Maguś pierwszy krytyk, więc też powiedzmy coś tam 30 milionów, no i właśnie, Kunegunda mu zbiła 19 milionów HP, więc dużo, no i nam zostało do zbicia zaledwie 11 milionów 44, zwłaszcza, że to jest wojownik, siły ma mniej o wiele od nas, więc problemów z nim nie było. No ale dobra, Grunże ten level dobity, no więc mamy 0,53 w tym momencie, tutaj na tego, no ale widzieliście, wydaliśmy na niego chyba 400 grzybów i nie padł. Na tego Heimdala, to co wam mówię, mamy 0,40, no ale to jest 210 level. Potem mamy na tą czapeczkę 0,17, no ale to też jest 250 level, więc za dużo nam nie da. Na Hemoridor mamy 0,03, na 13 piętro mamy 0,03 i na wieżę mamy, tak jak wam mówiłem, 0,01. Więc no, dłuższa przerwa od klikania tutaj na tym wojowniku zdecydowanie i może coś po jakimś czasie klikniemy, żeby po prostu w sensie no, nagramy i przy okazji klikniemy, żeby tutaj jakiś większy progresik zrobić. A, i tą topkę wam miałem pokazać, dobrze, że mi się przypomniało. Jak to tu wygląda z runami, bo to chciałem zerknąć. 12%, my mamy ile? Też 12. Zobaczmy, bo tutaj chyba Melendez tak gra non-stop, on ma 13, ok, czyli on może, chociaż ja tutaj wiadomo, już od chyba dwóch skipów nie wymieniałem runki, to raczej też już bym mógł znaleźć jakąś mocniejszą. No ale to mniejsza z tym. Dobra, tutaj ma Dawalon 11. Jak to wygląda dalej? 12. Zobaczymy sobie top 10. 10. O, ten ma 14. Ok. A to od nas w ogóle soft drink, więc on może być jakiś mocniejszy. Tutaj 12. Tutaj ziomeczek od nas ma po 14, dobra, czyli on jest do przodu też dość mocno, no i 12, no ale nie, no jak widzimy w tym top 10 jakoś mają właśnie te okolice co my, więc no to wiadomo, kwestia tego, że na przykład ktoś mógł już w drugi dzień mieć arenkę, a my mieliśmy tam chyba w trzeci albo czwarty, dopiero już nie pamiętam, także no to ma jakiś tam wpływ, ale i tak mówię, jesteśmy na fajnym poziomie. Jeżeli chodzi o Bolwerka, to co wam mówiłem, 266 level, także on tutaj musiał zdecydowanie tą strefę mroku jakoś tam bardziej popchnąć, no 10% w broni, no ale on te itemki ma, jak widzicie, poulepszane. No i tu jest w ogóle, widzimy, że trochę bardziej, lepiej przebrany, nie? Bo jednak ma troszkę mocniejsze, ale to już na spokojnie. Reszta raczej jest z wojowników do tyłu. Tu cały czas tym bolwerkiem. Tu 2, 5, 3... kogo my tu jeszcze mamy? Marvel 245, Dawak 247, jeszcze gdzieś tu Tepakat był, z nim pamiętamy, że też była walka na początku. Pilzer 245, może go gdzieś przeoczyłem, może nawet nad nami gdzieś był, chociaż nie widzę, czekajcie, to może wpiszemy po prostu, żeby też wam zaprezentować. Tepakat, cyk, 261, ok, no to on też jest dość blisko, no ale jak widzimy troszkę niżej tutaj w rankingu. Dobra, to tyle, ja wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie, dawajcie swoje opinie o tym, co dzisiaj sobie poruszaliśmy w odcineczku. W komentarzach oczywiście zostawiajcie kciuka w górę, zostawiajcie suba z dzwonem, wbijajcie na Discorda dla widzów, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy piątym komentarzu i opisie. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!